do lutego. Grzech dobrego człowieka. Bo wiem, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy mnie masz, człowiecze, który sądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? 2 rozdział 2-3. I powiedziałem także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. 2 ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. 1 faryzeusz, a 2 celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo tak jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu. Daję 10 z całego mego dobytku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Jedną z najłatwiejszych rzeczy na świecie jest sądzenie innych. W Rzymian 2:1-3 Paweł przedstawia myśl, że bardzo łatwo jest być krytycznym w stosunku do innych, trudniej w stosunku do siebie. Łatwo okazać moralne oburzenie, gdy żona lub dzieci robią coś nieznośnego, na przykład chodzą po czystej podłodze, w zabłoconych butach, albo sobie łatwo wybaczyć, gdy czynimy to samo. Możemy powiedzieć, że bardzo się śpieszymy. John Scott pisze, że odczuwamy wielką satysfakcję, potępiając innych za te błędy, które sobie wybaczamy. Filozof Thomas Robbins pisze o ludziach, którzy sobie schlebiają, gdy widzą niedoskonałości u innych. Oczywiście możemy oszukiwać siebie i innych. Paweł jednak stwierdza, że nie możemy oszukać Boga, który sądzi słusznie. Paweł stwierdza otwarcie, że nikt nie uniknie Bożego sądu bez względu na to, jak często chodzi do kościoła, jak bardzo jarskie są jego grzechy. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Każdy z nas stanie przed sądową stolicą Boga. Każdy z nas musi dokonać wyboru, czy chce stanąć przed Bogiem we własnej dobroci, czy mając sprawiedliwość Chrystusa. Możemy uważać, że mamy dobry wzrok, jednak Bóg ma jeszcze lepszy. Patrzy i czyta nie tylko nasze czyny, ale również nasze odczucia i pobudki. Paweł jest zdania, że każdy musi rozważyć i zrozumieć wagę pokory.